Niestety pokrzywa to chyba najbardziej popularna roślina w Polsce i mówię niestety, nie dlatego, że można się nią poparzyć, tylko przez to, że rośnie dosłownie wszędzie, jest tak bardzo popularna, no i przez to jest niedoceniana. Jakby tego było mało, jej oficjalna nazwa to pokrzywa zwyczajna, więc tym bardziej sugeruje to, że to jest jakiś zwykły chwast, a to nie jest prawda i w tym wideo się o tym przekonasz. Szukając badań o pokrzywie, znalazłem ich tyle, że na spokojnie jeszcze będzie można zrobić w tym roku jakieś 3 albo 4 odcinki, więc jeśli pokrzywa na tyle Was zainteresuje, że będziecie chcieli zobaczyć kolejne odcinki, to dajcie znać w komentarzu albo oceniając to wideo, a jeśli znacie kogoś, komu może się przydać taka wiedza, to możecie mu to udostępnić. I warto oglądać do końca, bo powiem o tym, o czym się bardzo rzadko mówi, czyli o przeciwwskazaniach co do stosowania pokrzywy. I zanim zaczniemy, zapraszam Cię jeszcze na moją stronę ziololecznictwo.pl. Tutaj znajdziecie też więcej informacji o ziołach, moich kursach i konsultacjach. Niebawem rusza Akademia Zielarska, do której można się już zapisać, liczba miejsc będzie ograniczona. A teraz zapraszam do odcinka o pokrzywie. W kulturze słowiańskiej pokrzywa odgrywała ważny element symboliczny, a mianowicie była uważana za roślinę magiczną, którą stosowano do ochrony przed złymi urokami. Jej właściwości lecznicze docenili i opisali tacy pionierzy ziołolecznictwa jak grecki lekarz Hipokrates, niemiecka uzdrowicielka święta Hildegarda czy szwajcarski lekarz Paracelsus. W tym wideo nie będziemy się skupiać na ich obserwacjach czy jakichś ludowych wierzeniach, a zajmiemy się tylko najnowszymi badaniami, co do których mamy pewność. W Turcji popularnym ziołowym lekiem na nowotwory są nasiona oraz wodny wyciąg z nadziemnych części rośliny. Natomiast w Europie z uwagi na swoją wysoką skuteczność wykorzystuje się alkoholowe wyciągi w leczeniu raka prostaty. Nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji co do wykorzystania pokrzywy w Turcji, natomiast w przypadku raka prostaty lecznicze właściwości przypisuje się licznym fitoestrogenom, czyli takim roślinnym hormonom. Fitoestrogeny posiadają zdolność do obniżenia stężenia SHGB, czyli substancji, która wiąże ze sobą hormony płciowe, i to ma swoje plusy i minusy, dlatego o minusach powiem przy przeciwwskazaniach. A plusem takiej reakcji jest to, że spożywanie ekstraktów z pokrzywy powoduje ograniczenie przyrostu prostaty. Zwłaszcza spożywanie korzenia pokrzywy, bo to tam naukowcy odkryli największe ilości np. lignanów, czyli fitoestrogenów, które wchodzą w reakcję z SHGB. W tym samym badaniu potwierdzono, że ekstrakt z pokrzywy może łagodzić rozrost gruczołu krokowego przez lektyny i polisacharydy, które hamują aktywność aromatazy, czyli takiego enzymu, który transformuje testosteron do grupy żeńskich hormonów jak estron czy estradiol. W innych badaniach in vitro potwierdzono, że ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej hamuje proliferację komórek nowotworowych, m.in. komórek nowotworowych raka piersi. Co ciekawe, odbyły się już badania, w których to zaobserwowano antymutagenny wpływ nadziemnych części pokrzywy i autorzy tego badania sugerują, że to działanie może być związane z hamowaniem cytochromu P450, który bierze udział w biologicznej aktywacji czynników mutagennych. Uwaga, jeszcze taka ciekawostka, jeśli dziecko się poparzy pokrzywą gdzieś w lesie albo na łące, to warto się rozejrzeć, czy w okolicy nie rośnie podagrycznik, bo jego roztarte liście działają szybko przeciwbólowo. Już w medycynie ludowej wykorzystywano pokrzywę jako zioło na gronkowiec złocisty, a dzisiejsze badania potwierdzają, że pokrzywa jest zarówno skuteczna na gronkowiec, jak i na niektóre szczepy mykobakterii. A warto dodać, że do badania został wybrany gronkowiec, który był oporny na metycylinę, czyli półsyntetyczny antybiotyk, oraz mykobakterie, które były odporne na leki. Są również doniesienia, że związki alkoholowe z łodygi pokrzywy oddziałują na grzyby z rodzaju Candida albicans. Pokrzywa posiada też zdolność do zahamowania wzrostu tych bakterii, które się wyświetlają teraz na ekranie. Wniosek: ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej został przez badaczy określony jako naturalny środek przeciwbakteryjny, który można wykorzystać w leczeniu lekoopornych bakterii. Być może słyszeliście już, że pokrzywa jest stosowana w chorobach alergicznych. Stosowano ją w medycynie ludowej, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie konkretnie substancje powodują działanie antyalergiczne, a dzisiaj już wiemy, że jest to spowodowane obecnością pochodnych tyrozyny, które wykazują działanie przeciwhistaminowe. I obecność tych związków powoduje zahamowanie aktywności enzymów dla kluczowych reakcji zapalnych, które powodują takie objawy alergii sezonowej. Badanie, które zostało wykonane na zdrowych kobietach przyjmujących ekstrakty z pokrzywy, pokazało, że zarówno w moczu, jak i w surowicy wykryto związki o właściwościach przeciwzapalnych i antyalergicznych. Z kolei w innym badaniu sprawdzono, jak sprawdzi się liofilizowany preparat z pokrzywy, gdy pacjenci mają alergiczny nierzyd nosa. I nie minął tydzień, a u pacjentów już zaobserwowano bardzo wyraźną poprawę. I dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że ekstrakt wodny i wodno-alkoholowy z liści, bo taki został wykorzystany w badaniu, wpływa na tryptazę i receptory H1, które są powiązane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.
Ekstrakt z pokrzywy hamuje tryptazę mastocytów, czyli komórek błon śluzowych, oraz jest antagonistą receptora histaminy H1. I w zasadzie to wszystko, co powiedziałem, można zawęzić do stwierdzenia, że ekstrakty z pokrzywy chronią przed symptomami, które objawiają się jako alergie sezonowe. Pokrzywy nie można stosować przed i po zabiegu chirurgicznym, w chorobach nerek oraz w chorobach narządów wrodnych jak rak, mięśniak, cysty lub krwawienia. Nie zaleca się stosowania pokrzywy z lekami rozrzedzającymi krew oraz moczopędnymi, bo pokrzywa sama już tak działa, a takie połączenie z lekami może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Jeśli chodzi o leki na nadciśnienie, to tutaj jest bardzo podobnie, bo pokrzywę stosuje się na nadciśnienie, więc może nasilić działanie takich leków. Pokrzywa przez wysokie ilości witaminy K będzie wpływać na gęstość krwi i może nasilić działanie leków przeciwzakrzepowych. Wiele badań też donosi o właściwościach, które sprzyjają w leczeniu cukrzycy, dlatego dodatkowe spożywanie pokrzywy będzie nasilać działanie tych leków. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pokrzywie i ziołolecznictwie, to zapraszam Cię na stronę ziololecznictwo.pl. Niebawem ruszamy z Akademią Zielarstwa, którą poprowadzę i myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni tym, co dla Was przygotowałem. Wszystkie potrzebne linki są w opisie, jeśli masz pytania, możesz je zadać w komentarzu, oceń to wideo i podeślij osobie, której może się przydać. Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!